Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Wróciłem sobie do domku. Postaram się przepalić więcej jedzonka. Jak widzicie, no to już w poprzednim odcinku wróciły. No, nie mam o czym gadać. Wróciły mi na skrzynię i wróciły NPC-ty. Dobra, mam 44 skóry. To odłożymy. Ziemniaczek. Jeden surowy ziemniaczek bardzo mi się przyda. Bo wreszcie sobie posadzę ziemniaki. Papier jest. Gdzie były te skóry? I zaczynamy machać w takim razie książki. Tutaj będę miał 5 książek. Jeżeli mamy 5 książek... Gdzie jest obsydian? Tylko 2 obsydianu. Dobra, ale mogę sobie zniszczyć przecież w portalu jeszcze 4. No te narożnikowe, że tak powiem. Nie są do niczego potrzebne. Nie będziemy szukać od nowa lawy. Bo potrzebuję do stworzenia enchantment table'a potrzebuję 4 obsydianu. O, już nie mogę biegać. Ale przecież mam jedzonko. No co ty robisz, Purpos? Czy ty mądry jesteś? Wiadomo, że nie. Ale chociaż mógłbyś poudawać. No dobra. Kuro, idź sobie w ogóle z mojego łóżka, no. Głupia kura. Dobra, książki, teraz diament. Chyba 2 diamenty. No i spróbujmy, czy ja pamiętam, jak się robi... Tak jest. Pamiętałem. Teraz trzeba zasadzić jak najszybciej i jak najwięcej tego cholerstwa. Bo potrzebujemy mieć... Aha, i piasek. Zabrałem piasek. 14 piasku, więc 14 mogę zasadzić. Gdzie by sobie to w ogóle wybudować? Bo jeszcze w sumie o tym nie myślałem. Mam całkiem ciekawy pomysł chyba. To będzie... Wyglądało fajnie. O! I w tenże sposób. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Będę miał taką ścianę. Tutaj potrzebuję jeszcze wodę wlać. Ojojoj. Ten dircik się przyda tutaj. Trzeba to jakoś zamknąć, no. No i dobra. Teraz tylko jeszcze zorganizuję sobie wodę. I już wszyscy będą zadowoleni. Dobra, trzeba zrobić na szybko niekończące się źródełko wody. Wow, ale miałem ścinkę. Niekończące się źródełko robiło się w ten sposób. Dobra. Mogę tutaj teraz wodę przywrócić. Pięknie. No i zalewamy. Mogłem troszeczkę bliżej tego sobie zrobić to źródełko, ale kto by tam na takie szczegóły zwracał uwagę. Akurat 14, a woda płynie na 7 kratek w Minecrafcie, także gdzieś tam zabawnie to się połączyło akurat ze dwóch stron. Kurde, chyba wszędzie będę musiał tą wodę wylać. To naprawdę mogłem sobie zrobić to źródełko gdzieś bliżej. Swoją drogą to śmieszne, że jeszcze ciągle tego nie naprawili. Że ciągle to niekończące się źródełko wody działa. To bug starszy niż cały Minecraft.
No, chyba kończę. Zaraz będę miał na full. Pięknie. Pochodnie też się tutaj przydadzą. Tu sobie postawimy te pochodnie. Cyk. Cyk. I cyk. Jeszcze tu jedna by się przydała. To później skoczę. Ta-da! No i świetnie. Mamy trzcinę. Z pozostałej części postaram się zrobić strony, kartki, żeby już zacząć budować bibliotekę. W ten sposób się to robiło. Też szczerze powiedziawszy trochę zapomniałem. I dobra, teraz mamy tak. Chyba w ten sposób to było. Tak, mamy dwa na razie. Potrzebujemy razem 15. Czyli jeszcze dużo. No ale do tego potrzebujemy trzciny. To podkładam tutaj. Już pójdziemy zacząć robić ten enchantment table. Tutaj już więcej chyba nie będę miał ani kartek, ani... Nie, nie mam. Chyba, że tu... Nie, no tutaj jeszcze nic nie wkładałem w tej części. Dobra. Trzeba by było jeszcze wziąć jakiś materiał na pół płytki, z których zrobimy drogę na górę do wieży. Dobra. Na razie skór nie będę marnował na zbroję, bo bardziej mi się mimo wszystko przyda enchantment table. Dobra. Idealnie nad wyjściem się zmieściliśmy. To mój taki stary jak świat już sposób budowania. Oj, schodów. No nie. Się często mylę. Tak być nie może. Purposie, co ty robisz? Was machs du? I w ogóle, what are you doing? Dobra. Myślę, że to tutaj na tym poziomie, jak się będzie kończyło drewno, to i ja tutaj właśnie w tym miejscu. Ale tu ciemno, co? Skoczę sobie po pochodnie. Tam zdecydowanie to trzeba oświetlić. Bo jest kiszka straszebna. Mam tu jakieś gotowe pochodnie. 1,64 sztuki. Powinno chyba wystarczyć. Dobra. Idziemy to oświetlić. Na szczęście mam już glowstone. A właśnie, przecież mam glowstone'a. To ja sobie to glowstone'em oświecę. Ups. Ale mi przeskoczyła kamerka. Mam glowstone'a. Dobra, będę to oświetlał glowstone'em. Niech to już fajnie wygląda, tak klimatycznie. Jakąś dróżkę trzeba by było do tej wieży jeszcze machnąć. Właśnie. Potem sobie poszerzę te schody na dwa. Gdzie ten glowstone? Tutaj. No dobra, to tu. Proszę. Od razu lepiej. Tu się da wyjść? Da się. Dobra. W ten sposób to musi wyglądać. I ten enchantment table będzie... Tutaj. W tym miejscu. A książki będę ustawiał tak.
naokoło tego. No dobra, coś już tam wreszcie wykonałem. Tak to sobie potem poszerzę. Zawsze to troszeczkę bezpieczniejsze będą te schodki. Nie sądzicie? O! Tutaj drzwi muszę jeszcze machnąć. Bo taka lipa, trochę bez tych drzwi. To do dupy tutaj. To do dupy tutaj. Dobra, później się z tym będę bawił, albo pewnie zostawię, bo prowizorka stoi najdłużej. Ewentualnie jeszcze mógłbym, skoro już tu jestem i mam łopatę, to zrobić jakąś podłogę tutaj, bo tak trochę lipnie to wygląda. Trzeba będzie skoczyć na Blazy i to będzie mój następny odcinek. Będzie właśnie o tym, jak będziemy szukać twierdzy w ogóle w Netherze. I będziemy szukać Blaze'ów, a Blaze'ów będziemy potrzebować do tego, żeby stworzyć oko Enderu. No, oko Enderu do tego, żeby znaleźć twierdzę do Endu, z wejściem do Endu, portalem do Endu. No, nie mam pomysłu w sumie, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Bez sensu. Tak trzeba to zostawić. Bez kombinacji alpejskich. No, dobra. Chcę zobaczyć, czy mi ta cokolwiek trzcina rośnie. Byłoby całkiem sympatycznie. Aha, jasne. Już tak rośnie. Dobra, mam mączkę kostną w sumie. Można by ją wykorzystać trochę. Aha, mączka kostna nie działa na trzcinę. Jak fajnie. To wykorzystałem ją po prostu cudownie. Dobra, i tego ziemniaczka trzeba byłoby zasadzić. Tutaj są marchewki. A ziemniaczki to jest w ogóle moja ulubiona, jeżeli chodzi o rośliny, jedzenie w Minecrafcie. Ze względu na to, iż gdyż, ponieważ upieczony daje chyba 3,5 z tego, co kojarzę. A to jest naprawdę sporo. Nie mam motyki. Zniszczyłem zresztą właśnie znowu. Także motykę musimy sobie na szybko jakąś machnąć. Może być żelazna. W końcu tego mamy. Tego materiału mamy od zarąbania i ciut ciut. Pyk, pyk, pyk. O, time to farm. Dopiero teraz mi się pojawił achievement. Ale śmiesznie. A wcześniej się nie pojawiał. Przepraszam najmocniej. Dobra. Posadźmy sobie tu ziemniaczka. Posadźmy sobie tutaj też ziemniaczka. I mamy gotowe. W zasadzie to cały rządek. Tutaj muszę sobie posadzić ziemniaczków. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.